Matka Zbawienia, moje dziecko, oszustwo, przed którym stanie świat, będzie tak trudne do rozpoznania, że tylko ci, którzy poddadzą się Bogu i położą całą swą ufność w moim Synu, będą w stanie przetrwać próby, które ich czekają. Dałam światu proroctwa w 1917 roku, ale ostatnia tajemnica fatimska nie została ujawniona, co było tak przerażające dla wyznawców Kościoła katolickiego. Ostatnia tajemnica fatimska wciąż pozostaje nieznana dzieciom Bożym. Bardzo niewielu w Kościele jest wtajemniczonych w tę kwestię. Teraz musi zostać ujawniona dalsza część ostatniej tajemnicy, abym mogła ostrzec ludzkość przed konsekwencjami zignorowania mojej interwencji w ratowaniu dusz. Kościół został opanowany od wewnątrz przez wrogów Boga. Oni, a jest ich 20, którzy kontrolują od wewnątrz, stworzyli największe oszustwo. Wybrali człowieka, a nie Boga. Podczas gdy Ojciec Święty, któremu przyznano koronę Piotrową, został ostrożnie usunięty. Szczegóły, które ujawniłam, są takie, że w czasach ostatecznych koronę Piotra nosić będzie dwóch mężczyzn. Ktoś będzie cierpiał z powodu kłamstw, które wymyślono, aby go usunąć i które uczynią z niego wirtualnego więźnia. Ten drugi wybrany spowoduje zniszczenie nie tylko Kościoła katolickiego, ale wszystkich kościołów, które czczą mojego Ojca i które akceptują naukę mojego Syna, Jezusa, Chrystusa, Zbawiciela świata. Na ziemi może być tylko jedna głowa Kościoła, upoważniona przez mojego Syna, która musi pozostać papieżem aż do swojej śmierci. Każdy inny, kto twierdzi, że zasiada na tronie Piotra, jest oszustem. To oszustwo ma jeden cel – zwrócić duszę Lucyferowi. A dla takich dusz, które nie będą mądrzejsze, jest niewiele czasu na zbawienie. Dzieci, teraz musicie zwrócić uwagę tylko na jedno ostrzeżenie. Nie odstępujcie od nauk mojego Syna. Kwestionuj każdą nową doktrynę, która może być wam przedstawiona i która twierdzi, że pochodzi od Kościoła mojego Syna na ziemi. Prawda jest prosta. To się nigdy nie zmienia. Dziedzictwo mojego Syna jest bardzo jasne. Nie pozwól nikomu zaburzać twojego osądu. Wkrótce proroctwa fatimskie nabiorą sensu. Wszystko dzieje się teraz, na oczach niewierzącego świata. Ale niestety bardzo niewielu zrozumie, dopóki nie będzie za późno. Módlcie się, odmawiajcie mój najświętszy różaniec, tak często jak to możliwe. Każdego dnia, aby osłabić działanie zła, które was otacza, wasza ukochana matka.